Elo. Dobra, księżniczko. No. Ja oglądam ten pojedynek. Sytuacja jest bardzo prosta. No. Ja mam, uważam, że rację. No i co dalej, no? I też uważam, że masz okres. Nie, ja nie jestem na ciebie obrażony. Ja po prostu uważam, że jeżeli ty wymagasz od całego świata, żeby za każdym razem cię przepraszali, to ty też czasami musisz przeprosić. Nie. Tak. Już ja ci szybko tłumaczę, czekaj, ja ci wytłumaczę pierwszy. No. Ty nienawidzisz przepraszać. Ale ja nic nie zrobiłem. No jak to nie? Słuchaj, ja powiedziałem, że cię mutuję, a ty mi w***ałeś bana. Nie, było inaczej. No dobra, no to ty ostrzegnik grasz z kimś i okazujesz mu jakby totalny brak respektu tym, że nawet nie słyszysz, co ta osoba mówi. Ale mówimy o tobie? A, nie, o Klaudii. Ale słuchaj, jak mam jej już okazywać szacunek? No daj pokój. Ona chodzi, wygląda jakby śliniła się. No dobra, miesiąc temu, stary, to nie grałem z nią w CS-a i nie widziałem tych niesamowicie wielkich wad, które ona ma w postaci braku logicznego pomyślenia. No dobra, no. To byłeś zajarany, coś tam, Klaudusia, chodź, pojedziemy tutaj, zjemy obiad. Wyjebane. Jakby mogła się jakby relacja deteriorować, tak? Osłabić. No. I ją mutujesz. No. Wiesz. A ja nie jestem jakiś taki, wiesz, że ja będę chodził, kurwa, o nie, proszę, nie mutuj mnie. O Jezu, a, rozumiem, czekaj. Poczułeś się tak, jakbym potraktował ciebie na równi z nią. No oczywiście, dobra, tak. Masz rację, przepraszam. Masz rację. Oczywiście, że tak. I potem okay. Ja czytam do Nate'a, muszę go zwyzywać i ty... A, to idę. Dobra, masz rację. Dobra, idziemy grać w CS-a. O! Nie, przedstawił logiczne argumenty, uargumentował swoją... Byłem ten. W Wormsach, żeby grać jeden na jeden o rację. Nie, masz rację. Okay. Teraz mi nawet trochę głupio. To ja też przepraszam. No. Idę powodu. To ja też przepraszam.